relacje z Ukrainą przez wszystkie lata wcześniejsze były bliskie temu kraju. Interesowała mnie zawsze ich kultura, tradycje, zwyczaje, melodyjność, gościnność tego kraju. Zawsze wzbudzały we mnie bardzo pozytywne emocje. Na płaszczyźnie biznesowej, prywatnej, również relacje międzyludzkie. Ktoś zauważył to po stronie ukraińskiej i zaproponował, czy nie chciałabym przyjąć funkcji konsula honorowego Ukrainy w Opolu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy przyjęło moją kandydaturę, zatwierdziło ją Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski. I tym sposobem w 2017 roku został otwarty konsulat honorowy Ukrainy w Opolu z jurysdykcją na całe województwo opolskie z moją osobą jako konsula. Moim obowiązkiem jest dbanie o obywateli Ukrainy, którzy znajdują się, mieszkają, działają w naszym województwie opolskim. Działanie na płaszczyźnie kultury, biznesu, nauki to są podstawowe działania każdego konsula honorowego. Dzień ten wspominam bardzo traumatycznie. Pamiętam 3:20 nad ranem telefon do mnie z ambasady Ukrainy. Myślałam, że to sen. Jeszcze raz wysłucham. Tu ambasador Ukrainy, pani konsul, proszę się przygotować. Wybuchła wojna w Ukrainie. Zaczęli dzwonić włodarze naszych gmin, pytając, czy to prawda. Ogólny chaos, ludzie chcieli pomagać, nie wiedzieli, co robić, spotykać się. Więc to był bardzo, bardzo trudny dzień. Tutaj w biurze konsulatu działaliśmy przez 24 godziny na dobę. Byliśmy do dyspozycji, przychodzili ludzie, jedni pytali, jedni płakali, jedni chcieli pomagać, inni nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Trzeba było się zebrać, zebrać siły, zebrać ludzi, zebrać wolontariuszy i działać. W tym tempie działaliśmy w zasadzie 2 tygodnie, 24 godziny na dobę. Tutaj spożywaliśmy posiłki, tutaj pomagaliśmy ludziom. Najtrudniejsze były emocje, dlatego że organizować potrzeby materialne jest, powiem, dość łatwo. Natomiast w to wszystko wkradały się emocje. Ludzie płakali, przede wszystkim matki płakały, które były w kompletnym rozdarciu, które były w kompletnej rozsypce. I nie mogłam sobie pozwolić na emocje typu płacz, typu niestabilność, typu jakieś zawahanie. Tylko osoby te musiały widzieć we mnie kogoś, kto twardo stoi na ziemi i próbuje im pomóc. Natomiast w środku no nie da się wyłączyć emocji, psychiki człowieka od takiego realnego działania. Wkładam się. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Bardzo trudno, ja tak myślę, dzieciom, bo oni mają swoje łóżeczka, swoje zabawki, swój świat. I ludzie taki emeryci, im też bardzo trudno. My takie młodzi też trudno, ale my trochę się adaptujemy szybciej.
parę lat temu byliśmy w Kamieńcu Podolskim jako grupa współpracująca z tamtejszymi władzami miasta i mieszkańcami. Przychodzi do mnie pan, starszy pan, i po cichutku mówi tak: pani konsul, my tutaj mamy bardzo dużo starszych, zniedołężniałych osób, które leżą w łóżku, są unieruchomione tylko dlatego, że nie mają sprzętu rehabilitacyjnego typu chodziki, balkoniki. Czy mogłaby pani zorganizować dwa wózki inwalidzkie? Zadzwoniłam do Caritasu, pytam grzecznie, czy byłyby do dyspozycji dwa wózki inwalidzkie, jakieś, które już nie są potrzebne, które można by wyremontować. Dla mnie to był punkt honoru. Powiedziano mi tak: proszę chwileczkę poczekać, pójdę zapytać księdza dyrektora. Za 10 minut dzwoni telefon. Pani konsul, mamy nie tylko dwa wózki, mamy 42 wózki, mamy chodziki, balkoniki, wanny z hydromasażem. Transport był na cały samochód ciężarowy długości 13 metrów 60 naczepa. Przed wyjazdem tego transportu przyjechały władze Kamieńca Podolskiego, aby osobiście złożyć podziękowania księdzu dyrektorowi, gdyż cały ten sprzęt został rozdysponowany do 3 szpitali. Fantastyczna bizneswoman i rzeczywiście wielki społecznik, no i dyplomatka. Bycie konsulem honorowym to odpowiedzialność za kontakty, za relacje na niwie gospodarczej przede wszystkim, na niwie takiej społecznej. A tu nagle nasza dziewczyna, bo z Opolszczyzny, ze Strzelec Opolskich, w świetle konfliktu na wschodzie, tej wielkiej, przerażającej wojny, musi zajmować się zupełnie innymi odpowiedzialnymi, to takimi na 100% odpowiedzialnymi zadaniami. Kwestia bezpieczeństwa, pewnego dobrostanu, dbałości o ludzi jest rzeczą najważniejszą. Nasza konsul honorowa, Irena Pordzik, staje do pomocy natychmiast. Mając te swoje kontakty biznesowe, wykorzystuje je do tego, żeby zaangażować, zmobilizować organizacje społeczne, już działające też intensywnie. Angażuje wiele środowisk gospodarczych, angażuje wielu dyplomatów, polityków, żeby pomagać. Statuetka ta budzi we mnie wielki obowiązek. Patrząc na nią, zdaję sobie sprawę z tego, iż muszę jeszcze wytrwalej i ciężej pracować, bo ona mobilizuje mnie do dalszego działania. Teraz moim punktem honoru jest to, aby podołać wszystkim wyzwaniom, które jeszcze przede mną, i pracować jeszcze wytrwalej, jeszcze efektywniej, bo takie odznaczenie w moim przekonaniu do tego człowieka nagrodzonego powinno mobilizować.